Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich widzów, którzy mamy nadzieję oglądają nas na żywo, ale też tych, którzy będą oglądać powtórkę. Cześć Ago. Cześć Justyna. Dzień dobry, witajcie. Witamy Rinę, Urbaina, Orietę i jeszcze ktoś tu był wcześniej. Nadia jeszcze, więc Nadię też witamy i wszystkich innych, którzy jeszcze się nie przywitali tu z nami, ale już nas oglądają. Jest nam bardzo miło, że znowu z nami jesteście. Ja tak tylko kwestią wstępu chciałam na początek powiedzieć, że ten film nie ma napisów, tak jak inne filmy na naszym kanale, bo jest na żywo, ale od czasu do czasu będziemy robić krótkie pauzy na tłumaczenie po angielsku, żebyście mogli sprawdzić, czy dobrze zrozumieliście to, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy. So, just a quick introduction in English. This video doesn't have subtitles because it's live. But last time we tried to implement some English translations in between of our conversation so that you can better understand what we are talking about. And we've got very positive feedback from you on that. So we will do this one more time. Every now and then we will make a quick pause for like a quick translation so you can check whether you've understood what we've been talking about. No, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać w takim razie, Ago? Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, o czym ludzie bardzo lubią rozmawiać, czyli będziemy rozmawiać o filmach. Nie wiem jak wy, ale jestem kinomaniaczką, uwielbiam filmy, uwielbiam seriale, więc ten live jest jakby specjalnie dla mnie, ale to nie jest tak, że ja go tutaj zupełnie zdominuję, bo mamy dzisiaj bardzo specjalnego gościa. I ten gość za chwilę się pojawi. Halo, halo, gdzie nasz gość? Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Naszym gościem jest Agnieszka Tambor i długo zastanawiałyśmy się z Justyną, jak cię przedstawić, Ago, i stwierdziłyśmy, że nie będziemy tego robić, tylko poprosimy ciebie, żebyś sama się przedstawiła, bo jesteś kobietą wielu talentów i zajmujesz się wieloma różnymi rzeczami. Także bardzo prosimy. Bardzo dziękuję. Postaram się to zrobić krótko, szybko i zwięźle. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Cieszę się, że jesteście z nami i witam także tych, którzy właśnie będą oglądali nas później. Ja nazywam się Agnieszka Tambor, to już wiecie i to widzicie na ekranie. Pracuję na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i od bardzo, bardzo wielu lat zajmuję się uczeniem języka polskiego, uczeniem kultury polskiej, ale robię to przede wszystkim przez filmy i seriale. Stąd to ja dzisiaj tutaj będę wam opowiadała o tym, jak uczyć się przez film. Jestem, słuchajcie, także autorką projektu, a może właściwie ostatnio przede wszystkim autorką filmowego projektu skierowanego do cudzoziemców, skierowanego do osób, które uczą się języka polskiego i do nauczycieli, którzy was uczą. Projekt nazywa się Polska Półka Filmowa. To kanał na YouTubie, strona na Facebooku, strona na Instagramie i strona internetowa. Bardzo, bardzo was zachęcam do odwiedzenia tych wszystkich miejsc, tych wszystkich mediów społecznościowych. Tam znajdziecie naprawdę mnóstwo dla siebie. Będziemy dzisiaj mówiły o tym, jakie filmy oglądać, czego się uczyć, jak się uczyć poprzez film. Ja dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć wam wszystkiego, ale to wszystko, czego nie powiem, znajdziecie, przepraszam, znajdziecie właśnie na kanale. Tam między innymi średnio raz w tygodniu możecie obejrzeć nowy film o tym, jaki polski film obejrzeć w weekend. To na pewno super rekomendacja. Jeżeli nie zdążyliście wynotować tych informacji, które pojawiły się na planszy przygotowanej przez Agnieszkę, to wszystkie te linki znajdziecie u nas pod odcinkiem. I na koniec naszego live'u jeszcze raz przypomnimy wam te wszystkie adresy, żebyście mogli znaleźć Agnieszkę i nauczyć się od niej jak najwięcej. A quick summary for those of you who need a little bit of help in English. Agnieszka Tambor is a teacher at the Silesian University. She's an expert in Polish culture, especially like
her special area is movies. That's why we've invited her today. She teaches Polish as a foreign language, but she also educates like teachers of Polish as a foreign language. And in her private time, she does a little project called Polska Półka Filmowa, which is also a YouTube channel where you can see regularly new videos from her. So like all the links that we've just shown on the screen are also in the description down below. Definitely check it out and let us know in like the comment section whether you've already heard about Agnieszka's channel before. Koniecznie dajcie nam znać w tym czacie po prawej stronie, chyba prawej, czy słyszeliście już wcześniej o kanale Agnieszki, czy znaliście go. My dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach przede wszystkim i bardzo chętnie dowiedziałybyśmy się od was, jakie są wasze ulubione polskie filmy, czy jakieś macie, czy jakieś już oglądaliście. Dajcie nam też znać na czacie, a my w międzyczasie będziemy tutaj prowadzić dyskusję na temat tego, jak w ogóle uczyć się polskiego z filmów. Tak, i mamy do Agnieszki kilka pytań. Postanowiłyśmy wyręczyć się dzisiaj takim znakomitym gościem. Pierwsze pytanie jest takie, wydaje się bardzo oczywiste, ale ono może jakby, ta kwestia może sprawić wiele kłopotu dla kogoś, kto chce się uczyć polskiego, lubi oglądać filmy, ale nie bardzo wie, jak zacząć. Jak dobrać film do swojego poziomu? Czy w ogóle jest to możliwe i czy to ma sens? Myślę, że tak. Myślę, że jest to możliwe i na dodatek myślę, że powinniśmy to robić. Oczywiście zabrzmi to tak, jakbym teraz powiedziała, okej, jeśli jesteś na niskim poziomie znajomości języka, jeśli jeszcze słabo mówisz po polsku, to nie oglądaj trudnych filmów. To też oczywiście nie jest tak i to wszystko nie jest takie proste, bo oglądanie filmów, i może od tego musimy dzisiaj zacząć, oglądanie filmu zawsze powinno być przyjemnością, zawsze powinno nam sprawiać przyjemność, zawsze powinno nam sprawiać radość, bo wtedy tak naprawdę czegoś z tego filmu możemy się nauczyć. Ale o tym, czy oglądać z napisami, bo pewnie już się domyśliliście, że właśnie o to mi chodzi, że tak można też oglądać filmy, będziemy jeszcze dzisiaj mówić, a w tej chwili chciałabym się zastanowić, no właśnie, jeśli jestem początkujący, jeśli mówię słabo, to co powinienem obejrzeć? I słuchajcie, mój pomysł na to od wielu lat, to jest taki pomysł, który podaję swoim studentom, który podaję też nauczycielom, których uczę, jest taki, że jeśli nie jesteście jeszcze bardzo zaawansowani w języku polskim, to zaczynajcie od filmów krótszych. I moją propozycją byłyby tutaj filmy animowane, filmy dokumentalne, i etiudy filmowe. Etiudy filmowe to takie filmy kręcone przez studentów. Bardzo, bardzo zachęcam was właśnie tutaj przy tej okazji do sięgnięcia na kanał, do sięgnięcia do kanału Szkoły Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Tam studenci Uniwersytetu Śląskiego udostępniają swoje filmy i te filmy są naprawdę świetne. Polecam wam film Plusk i polecam wam film Brzydkie Słowa. Dwa rewelacyjne filmy, moje ulubione. Czemu krótkie filmy? Nie tylko dlatego, że są krótkie objętościowo, a kiedy słabo mówimy w danym języku, kiedy jeszcze nie jesteśmy tacy zaawansowani, no to szybciej się męczymy, kiedy słuchamy tego języka, prawda? Bo mówimy tutaj o takiej sytuacji, w której ja chcę zrozumieć z filmu jak najwięcej. Oglądam go po to, żeby jak najwięcej języka wchłonąć, żeby jak najwięcej słów zrozumieć, więc nie tylko objętość tych filmów jest ważna, ale te trzy formy, o których powiedziałam, czyli film animowany, film dokumentalny i etiudy, bardzo często mają skromne dialogi, małe dialogi, nie mówi się w nich bardzo dużo. Wtedy łatwo jest nam śledzić akcję na ekranie, ona też sama się tłumaczy, bo te filmy są prostsze, a dzięki temu, że nie mówi się bardzo dużo, no to wtedy właśnie mamy poczucie sukcesu, bo dla was, dla studentów, dla osób, które oglądają filmy i które chcą się z tych filmów uczyć, nie tylko przyjemność jest ważna, ale też poczucie sukcesu, kiedy obejrzymy film. Mam to poczucie, obejrzałem film po polsku, zrozumiałem i wszystko jest wspaniale, więc tak, tak należałoby tutaj do tego podejść. No i później oczywiście im dalej w las,
im bardziej jesteśmy zaawansowani w języku, tym te filmy mogą się wydłużać, mogą się stawać bardziej skomplikowane. Najważniejsze, słuchajcie, i to jest też taki, to jest też taka moja rekomendacja, o której zawsze mówię, starajcie się, kiedy wybieracie sobie film w języku obcym, czyli dla was w języku polskim, oglądać to, co lubicie. Jeśli lubicie komedie romantyczne, to oglądajcie po polsku komedie romantyczne. Zresztą komedie romantyczne to jest też bardzo dobra rekomendacja właśnie, kiedy jesteśmy na niższym poziomie zaawansowania, bo w komediach romantycznych też raczej nie mówi się bardzo skomplikowanym językiem, mówi się łatwymi zdaniami, krótkimi zdaniami i też słownictwo nie jest takie trudne, ale nie dajcie się też czasami przekonać Polakom, kiedy wam mówią, nie oglądaj polskich komedii romantycznych, one są głupie, one są beznadziejne, Polacy tego nie lubią. To nieważne, co lubią Polacy, ważne jest, co lubicie wy, ważne jest, co wam się podoba. I na przykład, dlatego tak dużo mówię o tych komediach romantycznych, moi studenci uwielbiają polskie komedie romantyczne. Są one dla nich zrozumiałe, są fajne, są kolorowe, więc bardzo chętnie je oglądają. Nie wiem, czy mogłabym powiedzieć, że tak. Mam pytanie. Czy jakieś... Jakiś pogłos ci się włączył, tak. No właśnie. Mam takie pytanie, czy mogłabyś, Aga, podać jakieś tytuły tych komedii romantycznych, które lubią twoi studenci na przykład i wydaje ci się, że można by je zobaczyć. Jasne. Takimi filmami, ciekawa jestem, czy nasi widzowie, osoby, które nas oglądają, widzieliście kiedyś jakąś polską komedię romantyczną. Na pewno takim filmem jest film Listy do M. Nie spotkałam, słuchajcie, osoby, której ten film by się nie podobał. A to jest cała seria, prawda? Dokładnie, ale ja szczerze powiem, że ja najbardziej chyba jednak ciągle lubię pierwszą część. Chyba jednak ciągle najbardziej mi się podoba, ale tak, te dalsze części też jak najbardziej. Jest taki świetny film Jak żyć. Nie wiem, czy go znacie, bo to nie był aż taki popularny film. Moi studenci uwielbiają film Tylko mnie kochaj. I z takich, no powiedzmy, ciutkę nowszych rzeczy, z bardzo dobrym odbiorem u moich studentów spotkał się film Całe Szczęście. To jest film z Piotrem Adamczykiem i też właśnie bardzo pozytywny był odbiór, także te cztery tytuły mogę wam na początek polecić. A ja mam jeszcze jedno pytanie. O, tu jeszcze jest rekomendacja Nigdy w życiu, bo powiedziałeś, że takie trzy typy filmów, które polecałabyś na początek, to filmy animowane, filmy dokumentalne i etiudy filmowe. Zdradziłaś, że etiud filmowych można szukać na przykład na stronie szkoły filmowej. A co z filmami dokumentalnymi i filmami animowanymi? Gdzie ich szukać? Na Netflixie, na YouTubie? Masz jakieś swoje źródła, które polecasz? Ja chyba najczęściej sięgam do dwóch platform, do platformy YouTube i do platformy Vimeo. Te platformy mają też tę przewagę nad różnymi innymi stronami, że są dostępne prawie wszędzie na świecie. Jakbym powiedziała, że wszędzie na świecie, to skłamałabym, ale prawie wszędzie na świecie. Więc dostęp do tych filmów jest łatwy i naprawdę na YouTubie i właśnie na tej drugiej stronie Vimeo, ona jest taka troszeczkę może mniej znana, można znaleźć ogromną ilość filmów. Filmy dokumentalne na przykład można znaleźć na kanale Studia Munka, ale nie tylko, bo jeśli chodzi o filmy dokumentalne, to słuchajcie, zachęcałabym do poszukiwania poprzez nazwiska reżyserów. Jeśli wpiszecie sobie nazwisko Kieślowskiego, Karabasza, Łozińskiego, to są tacy Fidyka, to są tacy czołowi polscy dokumentaliści, to ich filmy pojawią wam się na YouTubie i naprawdę bardzo, bardzo was do oglądania tych filmów zachęcam, bo to są niezwykle ciekawe rzeczy. To jest, wydaje mi się, bardzo przydatna wskazówka na temat tego, jak szukać tych filmów. Może zrobimy krótką przerwę na małe tłumaczenie, a nasi widzowie, zachęcam was, jeżeli macie jakieś pytania w międzyczasie, to teraz jest dobry moment, żeby wpisać je tam w komentarzach. So a quick summary of what Aga has just said about how to choose a movie that's good for your level. She just said that at the very beginning, when you are just starting to learn Polish, short movies that are not going to make you sort
tired of listening to Polish all the time are very good for you. And examples of such short movies could be cartoons, documentaries, and like short films made by students. And they are good for two reasons. First of all, they are short. Second of all, there's not so many dialogues in there and you can see a lot of things on the screen. So it will be much easier for you and you won't be so discouraged by like a big number of, like a big amount of dialogues that you have to catch up with. And another general recommendation from Maga is just to watch the things that you enjoy watching. And if you like watching romantic movies, because this is your like favorite kind of movies, just watch them in Polish and have fun while trying to also understand something from them. Tak. I mogę jeszcze jedną rzecz tylko dopowiedzieć tutaj w tej kwestii. Bardzo ważna rzecz, słuchajcie, bo potem zapomnę albo gdzieś mi to umknie, a to jest najważniejsza rzecz. Kiedy decydujecie się obejrzeć film po polsku, zróbcie mały research. Kiedy decydujecie się, że chcecie coś obejrzeć i nie jest to rekomendacja nauczyciela, tak, który powiedział wam, że z jakiegoś powodu ten film macie obejrzeć, sprawdźcie, co to za film. Przeczytajcie trochę o nim. To jest też zresztą bardzo dobry sposób, żeby przygotować się do oglądania filmu. Sprawdźcie, co to za film, dowiedzcie się, o czym jest i zastanówcie się, czy gdybyście oglądali ten film wyłącznie dla przyjemności, to znaczy nie byłoby w tym żadnego aspektu uczenia, nie chcielibyście się z tego filmu czegoś nauczyć, to czy aby na pewno byście go obejrzeli, czy aby na pewno byście po niego sięgnęli. To jest bardzo, bardzo ważne. I tutaj, jeżeli mogę, też poleciłabym bardzo dwie strony, polskie strony, bo chciałabym, żebyście o tych filmach czytali po polsku, żebyście przygotowywali się do tego oglądania po polsku. I te dwie strony to FilmWeb, to jest taki portal, no luźniejszy, tak, taki bardziej popularny, tworzony przez widzów, z bardzo krótkimi, bardzo ciekawymi opisami, z ocenami filmów, ale także z opiniami krytyków o tych filmach. I drugi portal, już taki bardziej, nieco bardziej profesjonalny, to portal filmpolski.pl. Na tym portalu możecie znaleźć na przykład informacje o tym, gdzie kręcony był dany polski film. A to jest super sposób na turystykę po Polsce. Turystyka filmowa to jest w tej chwili bardzo modne, więc możecie oglądać filmy, potem sprawdzać, gdzie one były kręcone i na weekendy jeździć w te miejsca, żeby zobaczyć plany filmowe. Tak. Tak. Zanim, Justyna, nie wiem, chcesz to jeszcze... Ja myślę, że to jest bardzo dobra rada, więc też bym ją przetłumaczyła. What Aga just said is that it's worth doing research before watching a movie. If you found something you're going to watch, first try to find out a little bit about this movie, for example, from websites like FilmWeb or filmpolski.pl. And after reading some reviews or short summaries of this film, try to ask yourself, would I really enjoy this movie in my native language? And if not, then maybe don't force yourself to something that won't be fun for you. Tak, no. Trzecia strona, gdzie możecie sprawdzić, to polska półka filmowa oczywiście. And Aga's website is good for that as well. A ktoś tu w międzyczasie jeszcze zapytał, jeżeli chodzi o te filmy, jak je dobierać, what about soap operas? Zakładam, że tu chodzi o takie długie, niekończące się seriale. Oglądać czy nie oglądać? Pewnie, że oglądać, bo słuchajcie, tak naprawdę to trzeba powiedzieć jedną rzecz, wszystko oglądać. Właściwie ja zawsze mówię, nie ma takiego filmu czy takiego serialu, bo właśnie w czasie pandemii seriale stały się ciut bardziej popularne niż filmy, wszyscy się przerzuciliśmy na seriale, wszyscy zaczęliśmy oglądać seriale. Nie ma, słuchajcie, takiej rzeczy, z której się czegoś nie nauczycie i oczywiście muszę z przykrością stwierdzić, że jest sporo takich polskich filmów, z których nauczycie się brzydkich słów. I to jest trochę niefajne, bo ja nie chciałabym, żebyście się takich słów z filmów uczyli. Natomiast tak, polskie seriale też uważam za bardzo ciekawe, bardzo wartościowe do oglądania. I teraz znowu właśnie, jeśli lubicie opery mydlane, bo soap opera to po polsku opera mydlana, jeśli lubicie opery mydlane, to oglądajcie polskie opery mydlane. Jeśli lubicie seriale kryminalne, to oglądajcie polskie seriale kryminalne.
tego jest w polskim kinie i w polskiej telewizji aż nadto, więc ten gatunek powinien nie sprawić trudności. Tak naprawdę, słuchajcie, właściwie nieważne, co lubicie, w polskim kinie i w polskich serialach to znajdziecie. Jedyny problem mogą mieć fani science fiction, bo tutaj z tym może być troszeczkę problem, trzeba by sięgnąć po Wiedźmina na Netflixie, powiedzmy, tak, któremu najbliżej, nie jest to science fiction, tak, ale no powiedzmy, gdzieś jest to fantasy, więc najbliżej temu w tę stronę, no i włączyć go z dubbingiem, tak. Jest to świetny serial, wprawdzie nie mówią w nim oryginalnie po polsku, ale dubbing nie jest straszny, więc można go wykorzystać. Ja myślę, że to jest świetne przejście do jednego z naszych kolejnych pytań. Może Ago, skoro już się pojawił temat dubbingu. Tak, ale ja jeszcze chciałam, tak nawiązując do tego, co powiedziała Agnieszka i jednocześnie do tego, co mamy w naszych komentarzach, bo jak zapytałyśmy, co oglądacie, to wiele osób tutaj pisało Boże Ciało, Seks Misja, Dzień Świra, Córki Dancingu. O, wybieracie trudne filmy. No więc właśnie o to chodzi. I ja myślę, że to jest takie... Ogniem mieczem. Poważnie. Tak. Wabank gdzieś tam się pojawił jeszcze, że jest bardzo popularny w Rosji na przykład. Ale mam takie wrażenie właśnie, że bardzo często osoby, które uczą się polskiego, więc wiadomo, że też uczą się polskiej kultury, szukają takich filmów wysokoartystycznych. Co oczywiście jest bardzo dobre, ale myślę, że taki przekaz, który idzie tutaj z tego, co powiedziałaś, Agnieszko, jest taki, że oczywiście warto zawsze, ale nie ma się jakby co wstydzić i warto oglądać wszystko, prawda? I krótsze filmy, i dłuższe, i tasiemce, i za swoimi zainteresowaniami. Więc ja mam nadzieję, że tutaj taki przekaz popłynie z naszego programu, że nie ma złych filmów po polsku, są tylko źle dobrane. Tak, ja tylko chciałam powiedzieć, słuchajcie, że absolutnie się nie trzeba tego wstydzić, ani uważać, że trzeba oglądać. Zresztą, ale my Polacy mamy też taką tendencję do zachęcania ludzi, którzy poznają kulturę polską, żeby zaczynali od Kieślowskiego i żeby zaczynali od Popiołu i Diamentu i tak dalej, i tak dalej. My tak lubimy. Natomiast słuchajcie, nie, ja też, jak mam do wyboru Ingmara Bergmana i mam do wyboru Fast and Furious albo Bonda, wybiorę Szybkich i Wściekłych albo Bonda. Także jak najbardziej. Tutaj przed chwilą ja tylko nawiążę, padł tytuł świetnego serialu, który jest na Netflixie i który jest w dostępie ogólnoświatowym. Ten serial nazywa się Ultrafiolet. To jest fantastyczny serial właśnie, o tutaj. Widziałam to przed chwilką. Koniecznie go obejrzyjcie. Zresztą ja nagrałam nawet odcinek o tym serialu, ale tam nic takiego się nie dowiecie z tego odcinka, żeby koniecznie trzeba było go oglądać, ale obejrzyjcie. Natomiast serial jest super. Naprawdę fantastyczny serial kryminalny, który na dodatek jest bardzo współczesny, jest osadzony w takiej naszej rzeczywistości, to znaczy rozwiązywanie tych zagadek kryminalnych się odbywa poprzez media społecznościowe, komputery i tak dalej, więc bardzo, bardzo Was zachęcam. Ja przyznaję się, że dwie serie obejrzałam w 4 dni, bo nic innego przez 2 dni, przez 3 dni nie oglądałam. Okay, so a quick summary of what was just said. When you start learning Polish, a lot of Polish people especially might encourage you to watch like really the artistic Polish movies for which you would need to understand a lot of context. And it's great to watch them if that's what you're into, but also don't be like shy or embarrassed by watching just like simple stuff that you would watch only for pleasure and they don't fun have so much stuff. Fun stuff. Guilty pleasures. Don't be afraid to have your guilty pleasures in Polish and just watch something for pure entertainment and not something that will also give you all that historical or cultural background about Poland. Ale ja tak. bym bardzo chciała przejść płynnie do tego tematu, tak. który już zahaczyłaś, Agnieszko, bo wywołałaś trochę temat dubbingu. No właśnie to jest takie też, to jest też taka kwestia, na którą ja się zastanawiam, jak ludzie o nią pytają, albo jak sama uczę się obcego języka, jak oglądać, oglądać coś po polsku z napisami w naszym języku, polskimi napisami, lepiej lektor, czy lepiej dubbing? Jakie jest takie rozwiązanie idealne? To znaczy, ja myślę sobie tak, słuchajcie, każda z tych metod jest w pewnym sensie dobra.
I teraz, gdybym miała tak uszeregować, no to najtrudniej jest oglądać filmy z lektorem. Dlatego, że lektor... A mogłabyś wytłumaczyć dla tych, tak, którzy może lektor nie wiedzą, to jest, co to jest lektor? Lektor to jest, słuchajcie, ta sytuacja, w której słyszymy w tle oryginalną ścieżkę dźwiękową filmu, ona jest cicho i słyszymy jednego mężczyznę, który czyta, mogłaby być kobieta, ale tych kobiet jest niewiele, iż słyszymy mężczyznę, który czyta po polsku wszystkie dialogi, który mówi jakby wszystkie role i to jest metoda ważna dla kultury polskiej. Jeśli uczycie się polskiego, jeśli interesujecie się kulturą polską, to tę metodę też musicie poznać, bo ona jest taką trochę częścią naszej mentalności. Niedawno o tym się dosyć dużo zaczęło mówić, bo zmarł taki bardzo znany polski lektor Tomasz Knapik. Znowu odsyłam na mój kanał, jest tam krótki odcinek o Tomaszu Knapiku, możecie się dowiedzieć czegoś o nim więcej. Natomiast ta metoda dla osób, które uczą się języka, jest niezwykle trudna. Jeśli nie znają filmów z lektorem, jeśli nie oglądają filmów z lektorem w swoim kraju, to bardzo trudno jest im śledzić akcję filmu czy serialu. No i teraz pytanie, napisy czy dubbing? No dubbing tak, tylko przy dubbingu musimy mieć świadomość, że no czego nie zrozumiemy, to nie zrozumiemy. Ja bardzo, słuchajcie, zachęcam i to teraz będzie, uwaga, uwaga, szok, bo mamy mówić o polskich filmach, a ja powiem coś bardzo takiego może dziwnego. Oglądajcie, jeśli tylko możecie i jak najwięcej możecie, zagranicznych filmów z polskimi napisami. Oglądaj... Ale zagranicznych filmów z zagraniczną ścieżką dźwiękową? Tak, czy... tak, oglądajcie Bonda z polskimi napisami, oglądajcie Avengersów z polskimi napisami, jeśli tylko to jest możliwe, to jest doskonała metoda uczenia się języka, dlatego że wtedy odpoczywa trochę wasz mózg, wy troszeczkę się wyluzowujecie przy tym oglądaniu, bo oglądacie coś, co znacie, oglądacie coś, co rozumiecie i oczywiście musicie wymóc na swoim mózgu, żeby on równocześnie chciał czytać te napisy, prawda? Żeby równocześnie wpatrywał się w napisy, które pojawiają się na ekranie, ale to jest rewelacyjna metoda. Ja się tak, słuchajcie, uczyłam angielskiego, więc mogę ją polecić z autopsji, że ona naprawdę świetnie się sprawdza. No a teraz co z polskim filmem? Jak go oglądać? Idealna sytuacja to jest, słuchajcie, polski film z polskimi napisami. Tyle tylko, że musicie pamiętać o jednej rzeczy. To, co mówią aktorzy i to, co będzie w napisach, nigdy nie będzie identyczne. To jest pewna forma, dorabianie napisów do filmów, tak? Przygotowywanie napisów do filmów, to jest forma tłumaczenia, która rządzi się swoimi prawami, tak? Gdybyśmy sobie teraz wyobrazili, że chcemy zrobić napisy do filmu i chcemy dokładnie jeden do jednego wszystko, co aktorzy mówią, przepisać na ekran, to po pierwsze nic byście nie widzieli, bo cały ekran ciągle byłby zasłonięty napisami, po drugie nie bylibyście się w stanie skupić na tym, co dzieje się na ekranie, tak? No bo znowu tylko skupialibyście się na czytaniu i trudno byłoby wam śledzić akcję filmu. Natomiast będzie różnica. Będzie różnica, one nie będą wielkie, ale jednak będą. Kiedy, słuchajcie, robimy napisy, to z tekstu filmu wypada około 30-40%, więc to wcale też nie jest tak mało. Trochę inna jest forma języka mówionego, trochę inna jest forma języka pisanego, więc to nie będzie jeden do jednego, ale to jest bardzo dobry sposób, bo to, czego nie dorozumiecie, to doczytacie wtedy. Czy dubbing? No, dubbing jest o tyle, słuchajcie, problematyczny, że są ludzie, którzy po prostu nie znoszą dubbingu. No jeśli nie znoszą go we własnym języku, tutaj Aga podnosi rękę, jeśli nie znoszą go we własnym języku, no to w języku polskim też może on być ciężko strawny, tym bardziej, że, i to muszę powiedzieć, o ile my Polacy bardzo dobrze dubbingujemy filmy animowane, jesteśmy w tym naprawdę mistrzami i tłumaczenia ścieżek dialogowych i aktorzy, którzy przygotowują dubbing do filmów animowanych, jest super, no to jeśli chodzi o filmy fabularne, no to już jest znacznie, znacznie gorzej i ja kilka razy w życiu zmuszona byłam obejrzeć na przykład, nie wiem, Avengersów z polskim dubbingiem, tak, no i to była katorga, nie ukrywam, bo tylko taki seans był o tej godzinie w kinie, na który szłam, natomiast na przykład właśnie
Może tutaj można by spróbować na przykład zagraniczne seriale z polskim dubbingiem pooglądać. Ten Wiedźmin, o którym już dzisiaj powiedzieliśmy, byłby fajny, ale jeszcze raz na koniec zachęcam Was bardzo, żebyście zagraniczne filmy z polskimi napisami oglądali. Kraje, w których filmy w telewizji nadawane są z napisami w języku ojczystym, tak, tego kraju, czyli film amerykański leci z napisami po rumuńsku, czy po szwedzku, czy po norwesku, to są kraje, w których notuje się najwyższy poziom znajomości języka angielskiego, tak, czyli tutaj sytuacja odwrotna, no bo chciałabym powiedzieć, oglądajcie polskie filmy ze swoimi napisami, tak? No ale to będzie bardzo trudne, bo niestety Polacy mają problem z napisami wielojęzycznymi, takich filmów, które znaleźlibyście z napisami po francusku, po hiszpańsku, po, nie wiem, turecku, po rosyjsku, nie jest tak dużo. To byłby ideał, to byłoby super, natomiast no właśnie trzeba by wiedzieć, skąd takie filmy brać. Aga, druga Aga, czy ty masz jeszcze jakieś przemyślenia, coś byś dodała do tego tematu, lektor, napisy czy dubbing? Nie, ja myślę, że ty musisz teraz to streścić wszystko po angielsku. To pomóż mi, wyciągnij z tego najważniejsze myśli po polsku, a ja przetłumaczę je na angielski. Jakby pierwsza rzecz, którą ja bym powiedziała z samego początku, to to, że lektor to jest bardzo trudna i bardzo specyficzna dla Polski, jakby forma niekoniecznie polecana początkującym, bo rzeczywiście wymaga to jakby takiego skupienia się na różnych rzeczach. Jak ktoś nie jest zaznajomiony z tą formą, to ona będzie trudna. Don't watch films with voiceover. So actually it would have to mean don't watch Polish television, because in Polish television you will not find other movies than voiceover movies. Watch movies with subtitles. Watch foreign movies with Polish subtitles. Then you feel relaxed when you are watching American movie or a movie in your language, and force yourself to read those subtitles in Polish. Of course, if you can find Polish films with subtitles in your language, that would be ideal. However, Polish movies rarely have subtitles in other languages. So watch whatever you want and however you want. Just make a Polish a part of this watching, anyhow. In voice or in subtitles, it doesn't matter. It will always work. Tak, może być? I think that's a great conclusion. Manuel confirms that that's a very good solution for watching, for trying to learn some Polish from movies. Czas powoli kończy, ale myślę, że na pewno chciałybyśmy zadać przynajmniej jeszcze jedno pytanie. Tak, ja mam jeszcze jedno pytanie, które jest właściwie uzupełnieniem tego pytania, bo wiemy już, że każdy sobie może dobrać film, może sobie dobrać jakby metodę kontaktu z językiem. Czy masz, Ago, jakieś takie sugestie, jak te filmy oglądać, w sensie na przykład oglądamy raz film i mamy takie wrażenie, że no chyba nie wszystko zrozumieliśmy, nie wszystkie słowa znamy. Czy warto oglądać film kilka razy? Czy na przykład pauzować sobie i tłumaczyć coś? Czy lepiej po prostu, wiesz, wpaść w taki strumień? Trochę tak jak mamy teraz taki sposób oglądania filmów na Netflixie, że oglądamy tak długo, jak długo mamy czas i płynie przez nas taki strumień filmowy. Odpowiedź na pytanie, czy oglądać film drugi raz, jest prosta. Jak nam się podobał, to tak. Jak nam się podobał, to niekoniecznie. I mówię zupełnie to tak, to jest pół żartem, pół serio tak naprawdę. No słuchajcie, naprawdę, jeszcze raz wracam do tej myśli z początku. Film ma być przyjemnością, zawsze ma być przyjemnością. Więc jeżeli Wam się film podobał, a macie takie poczucie, że moglibyście zrozumieć więcej, z każdym kolejnym oglądaniem złapiecie
poznajecie nowe słowa. To jest jak, wiecie, jak z oglądaniem filmu, który miał zaskakujące zakończenie. Jak z oglądaniem filmu Szósty Zmysł, tak? Sixth Sense. Na końcu dopiero dowiadujemy się, jak ten film się skończył i wtedy chcemy go obejrzeć drugi raz, bo chcemy wychwycić te momenty, które przegapiliśmy przy pierwszym oglądaniu. No i trochę tak z językiem, prawda? Jeśli obejrzę ten film drugi raz i trzeci raz, to na pewno złapię kolejne frazy, kolejne zdania. Ja nie wiem, czy tu nie najgorszą rekomendacją do takiego oglądania byłyby właśnie seriale, które są krótsze, prawda, i do których chcemy wracać, do których lubimy wracać. No właśnie, ja mówiłam, że tak uczyłam się angielskiego i ja się tego angielskiego uczyłam na serialu Friends, na serialu Przyjaciele, prawda? Chciałam powiedzieć, że ja mam całe frazy angielskie w głowie właśnie z Friendsów. Tak, no i właśnie, i to, tak samo można się zabawić z polskim, prawda? Skoro wszyscy pewnie w 99%, jak tutaj jesteśmy przed ekranem, oglądaliśmy serial Friends i mówimy zdaniami z tego serialu, to może spróbujmy tak potraktować polskie seriale, może spróbujmy właśnie wracać do tych bohaterów, spróbujmy wracać do tych odcinków. Słuchajcie, bardzo dobrym serialem do takich powrotów i do takiego oglądania jest serial Rodzinka.pl, ale pierwsze sezony, nie te najnowsze, bo to już ma chyba 15 sezonów i te najnowsze sezony... Ale słuchajcie, pierwszy, drugi, trzeci sezon to jest absolutna rewelacja. To jest na dodatek serial złożony, każdy odcinek z takich bardzo krótkich epizodów, więc jeśli zmęczycie się po 10 minutach, to spokojnie możecie wyłączyć. Nie trzeba tego oglądać jakimś ciągiem i właśnie to jest serial typu Przyjaciół, typu Friends, prawda? Można do niego ciągle i ciągle wracać, bo on jest zabawny, jest śmieszny. Czy pauzować? Jeszcze tylko na to spróbuję odpowiedzieć. Można. Można pauzować, no tylko teraz pytanie, co ta pauza mi da? Jeśli siedzę sam w domu i nikt mi nic nie podpowie, albo nie powie, co mam sprawdzić, albo nie powie, do czego mam zajrzeć, no to co mi ta pauza da? No, pauza może dać mi tyle, że mogę zrobić jakieś poszukiwania w internecie, prawda? Mogę. Myślę, że pauza lepsza by była do elementów kulturowo-historycznych, tak? To znaczy właśnie, nagle pojawia się jakiś element, który ja nie do końca wiem, co się dzieje, nie do końca ten fragment historii ogarnia, no więc zatrzymuję sobie film, sięgam do internetu, sprawdzam, co to jest za wydarzenie, co się tam dzieje i troszeczkę sobie o tym wydarzeniu czytam. To na pewno byłby dobry sposób, no bo rozumiem, że mówimy o takim sposobie, oglądam sam, prawda? Nie mówimy o sposobach lekcyjnych, tylko o tym, kiedy oglądamy film sami dla przyjemności. Słuchajcie, ja moich studentów zawsze namawiam i może to jest taka rada jakaś już zbliżająca nas do końca naszego spotkania, żeby spróbowali przed tym, kiedy zaczną oglądać film, sprawdzić sobie, o czym jest ten film. Tak, mówiłam, robimy mały research. Czytam, że ten film jest o lekarzach, o kardiologach, tak, mówię teraz, film Bogowie mi przyszedł do głowy, tak, o kardiochirurgach, o operacjach. I słuchajcie, spróbujcie, zanim zaczniecie oglądać film, zrobić sobie zestaw słów w swoim języku, które uważacie, że byłyby z tym tematem związane. I przetłumaczcie je sobie na polski. Zróbcie sobie taki słowniczek przed oglądaniem. Zróbcie sobie właśnie, załóżcie taki zeszyt nawet, tak, w którym kolejne filmy będziecie gromadzić i to będzie sposób na gromadzenie grup słownictwa obudowanych wokół jakiegoś tematu, prawda? Czyli zastanawiam się w swoim języku, jakie słowa mogłyby być związane z tematem tego filmu, wypisuję je, tłumaczę je sobie na język polski, przeglądam te słowa i wtedy zobaczcie, kiedy zaczniecie oglądać, no ja nie mówię, że traficie w 100%, że wszystkie te słowa w tym filmie się pojawią, ale w 50% traficie na pewno, prawda? I macie pewien zasób słownictwa, którego być może, gdybyście tego nie zrobili, nie zrozumielibyście, nie wychwycilibyście tych słów, nie wyłapalibyście tych słów, a w ten sposób słowo raz, drugi, trzeci usłyszane czy zobaczone już będzie dla was bardziej zrozumiałe i łatwiejsze w odbiorze. Taka rada. I think they were great. Oh, I'm here. I don't know if that's just me or... Yeah, now it stopped.
I think there were a few great tips here that are really worth translating. So we started from the question, is it worth watching a movie several times? And Aga's answer was, if only you've enjoyed the movie, then of course watch it another time, because you will not only notice more things in that movie, but also notice more and more vocabulary that maybe you haven't caught the first time, and you will learn more and more. There are also specific series that are just like those heartwarming series that are nice to come back to. An example of such series is, for example, Rodzinka.pl. This could be like kind of an equivalent of English Friends, of like American Friends. When you learn English, you often watch Friends to get to know these everyday dialogues, and sometimes you even rewatch it several times because it's been such a great series. In Aga's opinion, the first seasons of Rodzinka.pl are those like great short episodes of a nice series where you get to know a lot of everyday language that later you can just rewatch and like keep reminding yourself some vocabulary. We also asked her, what about making pauses when you watch a video that or a movie that you don't understand? Is it worth it or not? And the general recommendation was that if it is to understand more cultural context, then yes, maybe, if you feel like you don't really understand what's going on anymore. But I think my favorite tip from like that part of our conversation is that if you're about to watch a movie in Polish, make some research first on this video. Try to find out like what is it going to be about. For example, if it's going to be about like doctors and you don't know so much vocabulary in that area, first try to come up with some vocabulary in your language that could appear in this movie later. Make your own dictionary. Try to find these words in Polish and learn a few of them, or at least like see a few of them before you actually watch. And then it's going to be much easier to watch a movie like that, and you won't need to make pauses so often and have such a like disrupted experience of watching it. I really liked that tip, by the way. Tak, tutaj jeśli mogę jeszcze na koniec raz zachęcić do zaglądania na polską półkę filmową, to na stronie internetowej znajdziecie taką zakładkę lekcje filmowe i tam właśnie znajdziecie takie jakby gotowe strumienie świadomości, tak, w których no właśnie przygotowujemy się do obejrzenia jakiegoś filmu, to znaczy najpierw się czegoś dowiadujemy, potem uczymy się jakichś słów, później dowiadujemy się czegoś, nie wiem, o twórcach tego filmu i o kontekście, a później oglądamy film. No to są wszystko bardzo dobre sposoby, więc zachęcam. On Aga's website you can find like a whole lessons that will first prepare you to like watching a movie and then like guide you through the whole process of watching it. Sorry, Aga Błażyńska, now to you. Nie no, ja już tu chciałam też podsumowywać właśnie. Tak, ja myślę, że w ogóle z tego naszego dzisiejszego programu powstała nam taka właśnie metoda uczenia się, znaczy ta metoda nie powstała, ale omówiłyśmy ją tutaj, uczenia się polskiego z wykorzystaniem filmów i myślę, że możemy jeszcze raz zebrać te podstawowe zasady, czyli szukamy filmów takich, które nie będą dla nas zbyt trudne, które będą dla nas przede wszystkim przyjemne. Najlepiej przygotować się do tego oglądania właśnie w ten sposób, że korzystając z różnych stron internetowych, na przykład Filmweb, sprawdzić, o czym jest ten film, zrobić sobie do tego bazę słownictwa, a potem ten film obejrzeć raz, jak nam się spodoba, można go obejrzeć kilka razy, zapamiętując właśnie jakieś zwroty, frazy, jakieś ulubione sceny. I myślę, że jest to doskonały sposób, na którym naprawdę można się bardzo, bardzo dużo nauczyć. Jeżeli potrzebujecie pomocy w takiej nauce, to możecie skorzystać ze strony Agnieszki. Możecie też, przypominam, korzystać z naszych materiałów, ponieważ do każdego naszego odcinka mamy też dodatkowe materiały. Wystarczy, że zajrzycie na naszego patrona i tam dostaniecie wszystkie informacje o tym, jak dostać bazy słówek, ćwiczenia dodatkowe, dodatkowe materiały audio i wideo do naszych odcinków, więc też Was bardzo serdecznie zapraszamy. Uff, jaki to był treściwy odcinek.
Tak, a ja właśnie jeszcze tylko, słuchajcie, dodam na koniec, że no właśnie, mnóstwo tytułów tutaj padło w komentarzach, prawda? Myślę, że aż wszystkie jesteśmy zaskoczone, jak tak, wiele tak. polskich filmów i seriali znacie, widzieliście i to pojawiły się bardzo różne tytuły. A no właśnie, jeśli, słuchajcie, będziecie siedzieli w piątek wieczorem w domu i nie będziecie wiedzieli, co obejrzeć, to ja zawsze jestem gdzieś na podorędziu w mediach społecznościowych i zawsze możecie po prostu napisać i zapytać, jaki ja mam dzisiaj oglądać film, mam ochotę na coś wesołego, mam ochotę na coś smutnego, proszę podrzucić mi jakiś polski tytuł, który będzie ciekawy, będzie interesujący. Ja po to żyję, słuchajcie, żeby mówić ludziom, co mają oglądać. To skoro po to żyjesz, to ja też tak wtrącę już na przyszłość, że naprawdę mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się ponownie i zrobimy dla naszych widzów taki materiał już typowo z rekomendacjami, w którym pokażemy kilka filmów, które naprawdę warto obejrzeć w zależności od tego, na jakim jesteśmy poziomie. Bardzo chętnie. Będzie nam bardzo miło, jeżeli jeszcze się kiedyś u nas pojawisz. A jeszcze tak tylko zanim skończymy i powiemy do widzenia na dzisiaj, ja tutaj widzę po prostu jakąś pełną napięcia historię w tej sekcji komentarzy. Tutaj są jakieś dwie osoby, które bardzo próbują znaleźć do siebie kontakt, bo chcą potem porozmawiać ze sobą po tym live. Jeżeli potrzebujecie pomocy, żeby się znaleźć potem, to wyślijcie nam maila oboje, to my was połączymy i dacie radę się znaleźć po tym live. Two people who are desperately trying to find a way to stay in touch after our live stream. If you need help, just send us an email and we will connect you with one another if you need our help. Czy ja mogę jeszcze prywatny wtręt na koniec? Proszę dzisiaj bardzo. Dwie nasze mamy oglądały nasz live, więc chciałam powiedzieć, że pozdrawiamy mamę Tambor i pozdrawiamy mamę Błażyńską. O, tak, no i wszystkim nauczycielom, bo na pewno jacyś nauczyciele też nas oglądali i wszystkim nauczycielom życzymy miłego święta, bo dzisiaj tak. Święto nauczycieli. Tak, więc ja życzę Agnieszce też z okazji święta nauczycieli. A ja mam. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy za uwagę mamom i nie mamom, wszystkim innym widzom i mam nadzieję, że widzimy się niedługo. No to żegnamy się. Do zobaczenia. Dobrej nocy.